W module szóstym zajmiemy się mechanizmem wiązania danych, który stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dostępne w technologii Adobe Flex. Jest on ściśle związany z omówionymi w poprzednim module kolekcjami danych, dlatego wiele elementów z poprzedniego modułu pojawi się również w tym module. Zajmiemy się przede wszystkim omówieniem mechanizmu samego w sobie. Powiemy sobie, w jaki sposób można wiązać kolekcję danych z kontrolkami utworzonymi w trybie graficznym bądź w trybie source, a także powiemy sobie, w jaki sposób można skorzystać z nowej kontrolki NX Data Grid i powiązać dane dwukierunkowo. Aby dobrze zrozumieć mechanizm wiązania danych, trzeba poznać odrobinę kontekst, w którym mechanizm ten się pojawia. Otóż tworzenie aplikacji zorientowanych na danych, wykorzystujących dane, to bardzo popularny trend, który od lat rozwija się coraz prężniej. Adobe Flex jest w stanie wykorzystywać dane z różnych źródeł, z plików, z danych XML, które również mogą znajdować się w plikach, z usług sieciowych, ale również z baz danych SQLite. Wszystkie te możliwości dają technologii Adobe Flex bardzo szeroką gamę możliwości. Niemniej problem pojawia się bardzo prosty. Jak te wszystkie dane, pobrane z różnych źródeł, powiązać z interfejsem graficznym? Z jednej strony mamy dane, a z drugiej interfejs. I jak najprościej powiązać te dwa różne bądź co bądź światy. W tym momencie pojawia się właśnie mechanizm wiązania danych. Mechanizm wiązania danych jest niezwykle istotny właśnie ze względu na owe dwa światy i konieczność ich powiązania ze sobą. Jednak jak w praktyce przebiega wiązanie danych? Właściwie czym jest ten proces? Otóż wiązanie danych polega na tym, że pewne atrybuty, właściwości, kontrolek wyświetlanych przez obrębie interfejsu graficznego są wiązane, zgodnie z nazwą, z pewnymi atrybutami, właściwościami źródeł danych. Dzięki temu aplikacja nie musi opierać się, nie musi korzystać tylko z wartości statycznych, może też wykorzystywać źródła danych, które są przecież pobierane dynamicznie. W przypadku wiązania danych bardzo istotną rolę odgrywa zapis wyrażeń dynamicznych, czyli omawiany w module drugim zapis z użyciem nawiasów klamrowych, ponieważ dzięki niemu możliwe jest powiązanie np. atrybutu tekst kontrolki ze zmienną znajdującą się w kodzie ActionScript. Oczywiście przedstawiony przed sekundą przykład jest bardzo prostym przykładem. W praktyce najczęściej bywają wiązane kolekcje. Jednak podstawowy problem wiązania danych polega na tym, że dane, do których kontrolki są przywiązane, ulegają zmianie w wyniku najczęściej operacji użytkownika. I cóż zrobić, jeśli zmienna, która zawierała pewną informację, ulegnie zmianie i otrzyma zupełnie nową wartość? No, w tym momencie do gry wchodzi mechanizm, atrybut binding. Atrybut bindable pozwala na oznaczanie pewnych zmiennych, właściwości, pól czy też klas, dzięki czemu mechanizm wiązania danych wie, że dana zmienna bądź też inny element jest wiązalny, tłumacząc bezpośrednio. Otóż, o ile mechanizm wiązania danych jest w stanie powiązać niemalże dowolny typ danych do dowolnej właściwości, o tyle problemy zaczynają się, jeśli dana zmienna bądź dany obiekt zostanie zastąpiony zupełnie nową wartością. To znaczy zmienna przyjmie zupełnie inną wartość prymitywną, bądź też inny wskaźnik. Niestety, jeśli nie użyjemy atrybutu bindable, to
wiązanie straci swoją moc. Kontrolka przestanie być powiązana ze zmianą. Dlatego też bardzo ważne jest używanie właśnie tego atrybutu i wykorzystywanie go do zmiennych, które zmieniają swoją wartość. Trzeba jednakże pamiętać o tym, żeby tego atrybutu nie nadużywać, bo nadużycie tego atrybutu powoduje spowolnienie działania programu. W końcu program musi rejestrować, które atrybuty są wiązalne, kiedy są zmieniane. To wszystko nie dzieje się tak po prostu, tylko wiąże się z wykonaniem dodatkowych operacji. W związku z czym, prosta rada, jeśli chce się używać słowa atrybutu bindable, trzeba robić to z umiarem. W następnym przykładzie zapoznamy się z mechanizmem wiązania danych w praktyce, a także ze słowem kluczowym i atrybutem bindable. Wiązanie danych pozwala na efektywne łączenie danych w postaci zmiennych, kolekcji, obiektów z kontrolkami, takimi jak listy, pola combo, czy też siatka, którą poznamy w dalszej części modułu. Na początku zajmiemy się prostymi przykładami wiązania danych. Rozpoczniemy od przykładu, w którym powiążemy ze sobą wartość pewnej zmiennej i pole tekstowe. W tym celu w sekcji kodu ActionScript utworzymy zmienną. Zmienna rozpocznie się od deklaracji atrybutu bindable, który pozwala na tworzenie wiązalnej właściwości, wiązalnych klas, także wiązalnych zmiennych. Oznacza to, że jeżeli zmienna zmieni swoją wartość, czyli zostanie jej przypisany nowy obiekt albo nowa wartość typu prymitywny, to kontrolka, z którą nastąpiło powiązanie, będzie w stanie taką zmianę odnotować. Oto zwykła zmienna typu string, którą określiliśmy jako bindable. Dodanie pola tekstowego nie będzie wymagało nawet określenia jego identyfikatora. Wystarczy, że właściwość text zostanie powiązana z wartością text. Aby lepiej uzmysłowić sobie działanie mechanizmu, po kliknięciu przycisku zmienimy wartość zmiennej text. Dzięki zastosowaniu atrybutu bindable i wyrażenia w kodzie MXML powinno zmienić się także tekst we wnętrzu pola tekstowego. W tym momencie możemy uruchomić naszą aplikację. Oczywiście, jak zawsze, należy pamiętać o uwzględnieniu właściwości, która pozwoli na przesunięcie kontrolki w obrębie form. I jak widać, wszystko działa bez zarzutu. Tekst zmienił swoją wartość, oczywiście mowa o zmiennej tekst, w związku z czym pole tekstowe również zaczęło wyświetlać inną wartość. Teraz możemy zastosować przykład nieco bardziej skomplikowany, w którym powiążemy pole combo z kolekcją. Zaczniemy rzecz jasna od deklaracji pola combo,
i spozycjonujemy jej nieco. I określimy powiązanie z właściwością data provider. Proszę zwrócić uwagę, w tym momencie nie deklarujemy żadnej właściwości w obrębie znacznika combo box, tylko po prostu podajemy odpowiednią zmienną właściwości data provider. Oczywiście w tym momencie nie mamy obiektu o nazwie kolekcja. Musimy więc go utworzyć. Załóżmy, że będzie to po prostu kolekcja tablicowa. Która zawierać będzie trzy elementy. W tym momencie wszystkie błędy zostały usunięte, kod jest poprawny i zobaczmy, jak działa aplikacja. Jak widać, działa ona bez zarzutu.